Rok 2031. Londyn. Czwarta edycja corocznego testu Scrasha. Człowieka, dzięki któremu przestępczość na świecie spadła o 97% w zaledwie 4 lata. A wszystko dzięki propozycji nowego planu resocjalizacji więźniów, przepchniętego jako ustawa poparta niewielkim zwycięstwem demokratycznym. Głosy sprzeciwu dotyczące nieludzkich metod zostały szybko wygłuszone przez media, ukazując, iż jedna ustawa wprowadziła świat we wręcz utopijną przyszłość. Zaś cały test polega na organizacji zaledwie jednego wieczoru. W 2025 roku wyciekł na światło dzienne zapis eksperymentu dotyczącego ludzkich mutacji. W angielskiej placówce ponoć dojść miało do skrzyżowania człowieka z pająkiem, rybą, modliszką, muchą oraz ośmiornicą. Po owych krzyżówkach projekt został zamknięty z powodu wycieku do prasy, nim doszło do kolejnych mutacji. Zaś sam obiekt przechwycił rząd, by trzymać go w zamknięciu. Warto również nadmienić, iż obecny skład tej istoty to 50% DNA człowieka oraz po 10% z każdej kolejnej krzyżówki. Właśnie dla tej istoty narodził się test. Wykorzystywanie mutanta stało się opłacalne przy nowej wizji świata. Test sam w sobie polegał na tym, iż w listopadową noc ludzie mieli zamknąć się w domach. Nikt nie mógł wystawić nosa za drzwi. Zaś jeśli ktokolwiek to zrobił, cóż, robił to na własną odpowiedzialność. Wtedy właśnie do miasta wypuszczało się całe więzienie. Każdy z więźniów posiadał na szyi obrożę szokową z wbudowaną kamerą noktowizyjną. Na wypadek próby włamania się do cudzego domu rażono go prądem aż do nadejścia zgonu. Więźniowie mieli jedno zadanie – przetrwać noc. Przetrwać z wypuszczonym na wolność mutantem. Wypuszczony przybierał postać ostatnio zabitego przez siebie więźnia, jednak tylko do czasu wtopienia się w tłum. Gdy jego ofiara nie była już w stanie uciec, ukazywał swe prawdziwe oblicze. Przypominał dwumetrowego pająka, o ludzkiej głowie jednak pajęczych kłach. Zamiast odnóży posiadał kręgosłupy swych ofiar zakończone głowami. W odwłoku znajdowały się długie macki zdolne pochwycić ofiarę. Na grzbiecie zaś musze skrzydła, jak i szpony modliszki. Jako iż naukowcy monitorowali więźniów, wciąż byli w stanie obserwować zachowanie mutanta. Obserwowali, jak uczy się nowych sztuczek, jak rozwija swoją inteligencję. Zaś każdy kolejny test przybliżał ich do stworzenia superczłowieka. Badania co roku robiły milowy krok w przód, zaś przestępczość całkowicie zmalała. Stało się tak za sprawą tego, iż angielski rząd zaczął wypożyczać mutanta. Co roku, na miesiąc przed testem, ludzie z danego kraju dowiadywali się, w jakim miejscu się odbędzie. Wtedy to więzienia z całego kraju wysyłały swych podopiecznych do miasta przeznaczenia. Trasa nie była schematyczna. Nie było możliwości powiedzieć sobie: u nas był w tym roku, więc mamy teraz wiele lat. Kraje mogą się powtarzać, przez co wszyscy boją się popełniać wykroczeń. Wszyscy niedoszli przestępcy obawiają się, iż właśnie w tym roku to oni trafią w szpony mutanta. Nawet jeśli na tle tylu krajów szansa jest mała, to zawsze jest. Tak więc przestępstwa popełniają jedynie samobójcy, którzy najczęściej wieszają się w celach. Występki spadły niemal do zera. Nauka w zakresie mutacji idzie do przodu, jak jeszcze nigdy. Zaś mutant z każdym testem coraz bardziej rośnie. Nieważne, ilu więźniów zostanie wypuszczonych w tę noc. Od 4 lat jeszcze nikt nie przeżył. I choć świat ten wydaje się piękny, bez przestępstw, rozwija się, to w rzeczywistości splamiony jest krwią każdego, kto temu zaprzeczył. Czy to dobrze? Nie wiem. Ale każdy z ludzi będzie mieć o tym
swoje zdanie.